Mechanicy dobrze zarabiają, a tutaj może nawet uczeń dobrze zarobić, jeżeli oczywiście ma wiedzę i jest szybki. Ja tutaj przyniosłam skarbonkę. To jest 3,5 tysiąca pytań, tyle jest w puli, która tam nawet cały czas rośnie. Ja pamiętam, jak miałam pierwszy samochód, potrafiłam go sama naprawić. Uczniowie nadal się gdzieś tam uczą składania dużego kwiata. Ta czołówka na pewno, wpisanie w swoje CV, że jestem finalistą takiego programu. Otworzy drzwi przed najlepszymi warsztatami. Dzień dobry, to jest Motofocus TV. 260 tysięcy złotych w puli nagród, 10 tysięcy złotych żywej gotówki dla zwycięzcy, oprócz tego wartościowe nagrody rzeczowe na poszczególnych etapach eliminacyjnych. Rusza konkurs Wyścig Talentów. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, od konkursów przecież u nas dostatek w Polsce. Ale jest to inicjatywa wyjątkowa, bo skierowana wyłącznie do uczniów, uczniów szkół o profilu technicznym, zawodowym, związanych z motoryzacją. I to oni będą otrzymywać właśnie te nagrody. Nie tylko oni, bo także ich nauczyciele, którzy motywują ich do osiągania jak najlepszych rezultatów. Konkurs Wyścig Talentów już ruszył i ma swoich patronów. Wiele uczelni wyższych się zaangażowało, także stowarzyszenia branżowe, no i producenci części zamiennych wyposażenia warsztatowego. Konkurs ma także swoich patronów strategicznych. I z tego powodu dzisiaj właśnie goszczę w naszym studiu panią Danutę Michałus Sokołowską z firmy Petronas. Dzień dobry. Dzień dobry. Ponieważ Petronas jest właśnie jednym z patronów strategicznych wyścigu talentów. A na czym ten konkurs polega, jak wziąć udział i jak zdobyć te cenne nagrody, zaraz wyjaśnimy. Zostańcie z nami. We wstępie powiedziałem o tych kwotach za zwycięstwo, no bo to wiadomo przykuwa uwagę. No ale to nie tylko pieniądze mają być tutaj najważniejsze w tym całym konkursie. Przede wszystkim, jaka jest jego idea, pani Danuto? On ma zachęcić. Młode pokolenie do tego, żeby zaangażować się, związać swoją karierę zawodową z motoryzacją. Dlaczego trzeba takie rzeczy robić? Dlaczego motoryzacja sama się nie broni, można powiedzieć? Dlaczego motoryzacja sama się nie broni? Ja myślę, że motoryzacja nie będzie funkcjonowała, jeżeli na rynku nie będzie ludzi, którzy będą chcieli jej szeregi zasilać. W tej chwili największym problemem. Warsztatów samochodowych, jest znalezienie właśnie wykwalifikowanej kadry. I jeżeli mówimy o tym konkursie, dlaczego moja firma, firma technologiczna z branży, krótko można powiedzieć, olejowej, zaangażowała się to dlatego, że właśnie chcielibyśmy pokazać młodym ludziom, że, że ta branża, że zdobywanie wiedzy technicznej może być fascynujące, że jest to ten moment, tu, w którym można powiedzieć yy, wszystko się zmienia, bo wiemy, że za tam 10 lat prawdopodobnie będziemy sprzedawali zupełnie inne samochody niż dzisiaj, że te samochody będą zupełnie do czegoś innego służyły niż dzisiaj służą i inaczej będzie się naprawiało i serwisowało. Dokładnie. Do Więc jeżeli chodzi o e, takie wyzwania, to jeżeli ktoś po, już nie mówiąc o tym, że po prostu praca mechanika jest bardzo dobrze płatną pracą. Dzisiaj na rynku brakuje wykształconych, wykwalifikowanych mechaników, dlatego czy to w autoryzowanych serwisach, czy to w nieautoryzowanych, stawki tychże roboczogodzin rosną, co oznacza, że można mieć fajną pracę, dobrze płatną, a do tego jeszcze, jeżeli jest się ekspertem, to myślę, że można po prostu ludziom pomagać. A ja mi się wydaje, że to jest najważniejsze: że ta nasza praca, jeżeli to jest pasja, jeszcze robimy coś dla, dla kogoś, coś dobrego, na przykład też edukujemy ich, bo, bo często ja myślę, że w przyszłości praca mechanika to będzie tak, jak przychodzi się do doktora i mówi się, że no mam problem, i ten doktor nam na, na przedstawia diagnozę i, i również leczy nas, więc ja pamiętam, jak miałam pierwszy samochód, potrafiłam go sama naprawić. Odbyłam się bez mechanika. No, naprawdę? naprawdę? był mały Fiat, samochód? oczywiście. Natomiast w tej chwili nie ja odważy się nawet wymienić żarówki w samochodzie, dlatego że to są, to są już maszyny. To są już, może być, ostatnio usiadłam si w samochód, e, właśnie najnowszy, można powiedzieć, elektryczny i poczułam się tam jak w centrum badań kosmicznych dosłownie. Więc e, wracając do tego, dlaczego my się angażujemy jako firma w takie inicjatywy, które według mnie są super w ogóle, bo to jest konkurs akurat. Ja za chwilkę powiemy trochę więcej. E, właśnie o tak, ale. Dlatego, że czujemy się uczestnikami tego całego, całej jakby życia motoryzacyjnego, nie tylko w Polsce, mamy dużo do powiedzenia. I, I właśnie dlatego chcemy takie inicjatywy wspierać. Konkurs, Wyścig Talentów ma swoje ewidentne zalety, ze względu na to, że jest skierowany do wszystkich uczniów, którzy tylko będą zainteresowani. Organizatorzy zaprosili 900 szkół do udziału w tym projekcie i nie jest to takie trudne, bo nie trzeba nigdzie jeździć, wydawać na paliwo, czy też organizować jakichś wycieczek szkolnych, ponieważ wszystko odbywa się online. Jest taka platforma Expertise, której pewnie adres, jeżeli nasz grafik będzie miał dobry dzień, to tutaj wmontuję i on pojawi się na ekranie. I na tej platformie są quizy, testy wiedzy, coś na tej zasadzie. Bardzo szybko przekazywana wiedza, po prostu albo wiem, znam odpowiedź na pytanie, albo nie. Liczy się także czas, i kto będzie tutaj uzyskiwał najlepsze odpowiedzi, najlepsze wyniki, odpowiadając na te pytania, może trafić do finałów miesięcznych, a konkurs trwa długo, bo prawie przez cały rok. I to właśnie w tym wielkim finale, do którego trafi chyba aż 160 osób, jeśli dobrze pamiętam, z tych materiałów, które organizator nam przygotował i przesłał, z nich będą wyłonieni ci najlepsi i oni dostaną naprawdę wartościowe nagrody. Czyli to już można, pani wspominała o tym, że... Mechanicy dobrze zarabiają, a tutaj może nawet uczeń dobrze zarobić, jeżeli oczywiście ma wiedzę i jest szybki. Ja dodam, że do programu są zaproszeni uczniowie, ale również nauczyciele. I tutaj mam nadzieję właśnie, że nauczyciele będą też takimi motorami, no bo wiadomo, że czasami trzeba coś bardziej przedstawić. Mam nadzieję, że, że to się odbędzie. Dla mnie zdobywanie dodatkowej wiedzy poprzez udział w takim konkursie to nie jest tylko kwestia e, tej nagrody finansowej, to jest inwestycja. Ja tutaj przyniosłam skarbonkę, e, którą e, ja traktowałam zawsze jako: e, no, zbieram, odkładam, inwestuję. Ona jest pusta i mam nadzieję, że wszyscy, którzy w tym programie e, wezmą udział, będą mieli szansę ją zapełnić tak fizycznie. Ale przede wszystkim co do tej skarbonki wrzucimy, to jest to, że zdobywamy wiedzę, bo to nie jest tylko branie udział w konkursie, odpowiadanie na te pytania, bo żeby odpowiedzieć na nie, no trzeba poczytać. Zazdroszczę młodym ludziom, że mają takie czasy, że zdobycie wiedzy jest naprawdę super łatwe, mhm. dlatego że tej wiedzy oczywiście oprócz szkoły, to można szukać na wszelkiego rodzaju YouTubach. Forach i to jest dzisiaj tak fajnie dostępne. I myślę, że niektórzy z tego zrobili naprawdę też i sposób na życie, że są mechanikami, którzy, którzy właśnie w taki trochę interaktywny sposób podeszli do swoich ról. Dzięki temu też mają, wiem, rozwiązują problemy, których inni nie potrafią rozwiązać. Ale wracając do wyścigu, ja bardzo się cieszę, że ten program, że to jest właśnie ten, ten wyścig, to jest taki. Taki wyścig e, długodystansowy. Trochę jak formuła, trw, formuła pierwsza, kilka se, jakby sezon formuły trwa parę miesięcy. Tutaj chyba siedem miesięcy dokładnie będzie program trwał. E, wyścig, czyli nawiązanie trochę też do motorsportu, z którym to moja firma ma bardzo dużo do, do wspólnego. E, dlatego e, do tego jeszcze w nowoczesnej formie? Bo wszystko to będą tak zwane nano kursy czyli Krótkie odpowiedzi, krótkie pytania, po to, żeby też nie obciążać dodatkowo uczniów. No i, i ta formuła, taka, że są, zarówno jest wyścig uczniowski, jak i nauczycielski, czyli to, że nauczyciele poprzez odpowiednie motywowanie swoich grup uczniów mogą również zabłysnąć, krótko mówiąc. Ja myślę, przede wszystkim też y, takim plusem w udziale w tym konkursie jest dostęp do wiedzy, która jest y, najbardziej aktualna. No bo to jest 3,5 tysiąca pytań, tyle jest w puli, która tam nawet cały czas rośnie. Myślę, że nas też przygotował swoje pytania. Przygotowaliśmy swoje pytania, pytania i y, tak jak zresztą pozostali uczestnicy, a jest ich kilkudziesięciu, bo my jesteśmy strategicznym partnerem, natomiast w tym konkursie oprócz nas biorą udział właśnie uczelnie wyższe i inne firmy, technologiczne firmy, które chcą przede wszystkim po, poprzez ten konkurs taką swoją misję edukacji również spełnić. A dzieje się chociażby w naszej branży bardzo dużo, więc to, czego uczyliśmy się 30 lat temu, 20-10 jest już. Mało aktualne. I teraz właśnie tutaj warto docenić organizatorów, że pomyśleli o nauczycielach, bo niedawno miałem tutaj właśnie w studiu, co prawda jeszcze w starym studiu MotoFocus TV, Sławomira Kornatkę. Jest to nauczyciel zawodu, który był takim przedstawicielem właśnie tego środowiska. No, które no, boryka się z wieloma problemami, co by nie mówić. No, bo każdy, kto wie, jaka jest obecna sytuacja nauczycieli w Polsce, też sobie dopowie, z jakimi problemami głównie zmagają się nauczyciele, ale także jest to problem nawet dla tych, którzy chcą się rozwijać, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę, że niekoniecznie wiedzą, w jaki sposób to robić. Tutaj mają jakby też możliwość poszerzenia także własnej wiedzy, ponieważ mamy tutaj dostęp do pytań. Układanych przez ekspertów motoryzacyjnych i to jest aktualna wiedza. To jest coś, czego mogą się uczyć ich uczniowie, ale także przecież nauczyciele mogą się rozwijać. Nie będziemy tutaj zanudzać naszych widzów szczegółami konkursu, technikaliami. Zapraszam Was na stronę www.wyścigtalentów.pl, tam znajdziecie wszystkie szczegóły, regulaminy, także to, kto może dokładnie Wziąć udział. Jeżeli nasz grafik, jak wspomniałem, będzie miał dobry dzień, to pewnie teraz się wyświetli na ekranie ten adres strony. No ale porozmawiajmy sobie jeszcze o tym, jak właśnie działa rynek edukacji motoryzacyjnej, technicznej w Polsce. No, mamy taki stereotyp, że jednak nasze placówki oświatowe są, trudno powiedzieć, zaniedbane, po prostu przestarzałe, że uczniowie nadal się gdzieś tam uczą składania dużego fiata. Albo małego, w zależności, co tam jest na warsztacie szkolnym, jest taki jakby trójkąt zainteresowania, trójkąt interesów. Szkoły, uczelnie, biznes motoryzacyjny, no i to Ministerstwo Oświaty. Każdy powinien się, każdy każdego powinien tutaj wspierać. Ale dlaczego to w takim razie nie działa? Ja nie jestem tutaj ekspertem, jeżeli chodzi o edukację, ale pamiętam jeszcze czasy, kiedy. Można było wejść. No, było, są pewne ograniczenia, myślę ostatnio szczególnie, ale mam nadzieję, że wszyscy, którzy dyrektorzy szkół, którzy wiedzą, że ta wiedza, którą, tą, tą specjalistyczną wiedzę, którą przekazują uczniom, musi być aktualizowana bardzo szybko, dlatego że to, co się dzieje na rynku motoryzacyjnym, jest naprawdę bardzo dynamiczne. Żaden podręcznik nie wytrzyma tej dynamiki. I bez takiego, e, właśnie trójkąta biznes, edukacja e, i, e, i uczestnicy tej edukacji, czyli uczniowie, e, to e, no, będziemy niestety gdzieś w ogonach. E, byłam ostatnio na targach Automechanika. I widziałam, jak Niemcy chociażby podchodzą do tego tematu. Myślę, że mimo, że oni mają dużo wyzwań swoich, to, to tam jest to no, na światowym poziomie. Wszyscy mają tą świadomość, chociażby, właśnie myślę, że mają podobne jak my wyzwania, czyli to, że no, pojawiają się zawody, które przyciągają uwagę młodych ludzi bardziej niż motoryzacja, ale oni m, tworzą centra, gdzie można Przyjechać, gdzie firmy takie jak moja mogą bardzo profesjonalnie przekazać wiedzę, czy to nauczycielom, czy to, czy to studentom, czy to, czy to uczniom. Moja firma również w kilku krajach ma takie autorskie programy, gdzie właśnie jesteśmy, podobnie jak tutaj, partnerem podobnych programów, bo wiemy, że bez tego, z, z jednej strony, chcemy też powiedzieć o nas, o tym, że, że jesteśmy bardzo nastawieni na technologię, na to, że, że uczestniczymy aktywnie w tym, co się dzieje. I dzięki temu dzięki temu połączeniu takich kropek, że na przykład co ma wspólnego Louis Hamilton i Olej, taki jak tutaj mamy. No, ma wspólnego bardzo dużo, bo to jest cała historia, że ten olej jest testowany w takim no, najbardziej ekstremalnym wyścigu. E, mamy nawet e, m, takich e, inżynierów, którzy, e, którzy w, e, badają te oleje w trakcie wyścigu. I akurat do tego projektu nawet robiliśmy nabór światowy kilka lat temu i do takich teamów właśnie, które współpracują z Motorsportem trafiają bardzo młodzi ludzie. W, w Czy wręcz... także z Polski kogoś udało się w... tam zatrudnić? Akurat jeżeli chodzi o Petronas nie, ale znam jednego e, kolegę, który właśnie trafił z, można powiedzieć z Technical Support e, takiego działu wspierającego do e, teamu e, Formuły Pierwszej e, i tam się realizuje chyba do, do, do dzisiaj, więc myślę, że to byłaby taka idealna kariera, e, trafić do takiego zespołu. No bo przecież wszystko według mnie jest przed e, tymi ludźmi. Tak naprawdę chcę, jeżeli ktoś chce się rozwijać i chce więcej, tak to powiem, e, to wszystko można. Jeżeli ktoś chce więcej niż tylko skończyć swoją szkołę, dostać jakieś tam świadectwo i znaleźć robotę, to może wziąć udział właśnie w konkursie Wyścig Talentów. Teraz 160 finalistów będzie łącznie. Czy pani myśli, że jeżeli by pani na przykład prowadziła nabór do swojej firmy, to pani by wzięła pod uwagę te 160 nazwisk uczniów, którzy awansują do ścisłego finału konkursu Wyścig Talentów? To mogą być właśnie potencjalni pracownicy, także dla patronów naszego konkursu. To jest 60 firm, bodajże albo jeszcze więcej, które się zaangażowały. Ja myślę, że tak jak w każdej branży, oczywiście są warsztaty, które będą tylko takich utalentowanych pracowników chciały zatrudniać. Natomiast ta, ta czołówka, na pewno wpisanie w swoje CV, że jestem finalistą takiego programu otworzy drzwi przed najlepszymi warsztatami, ale nie, nie tylko warsztatami, bo przecież czy to uczniowie techników, czy szkół zawodowych mogą się kształcić dalej, więc myślę, że to też będzie docenione przez każdego pracodawcę. Jako osoba, która zatrudnia również ludzi, ja zawsze podkreślam, że doceniam zaangażowanie. To jest podstawowa umiejętność młodych ludzi, że oni są zaangażowani, a właśnie uczestnictwo w takim konkursie, no to jest ewidentnie wynik takiego większego zaangażowania niż przeciętnego. Tak, robimy coś po godzinach edukacji szkolnej. No i jeszcze takie pytanie mam do pani, powiedzmy, półprywatne. Jeżeli pani by chciała, mogła o tym zdecydować, jak powinien wyglądać wiedzowo absolwent takiej szkoły zawodowej. Jeśli chodzi oczywiście o Pani działkę, czyli rynek olejów silnikowych, co, jakie podstawowe informacje powinien mieć absolwent szkoły zawodowej na temat olejów silnikowych, tak żeby Pani powiedziała, o, no on jest dobrze wykształcony w mojej branży? No minimum to oczywiście rozróżniać, że są oleje różnych lepkości, że są oleje do różnych samochodów, inne do ciężarowych, inne do osobowych. I to jest taka podstawowa wiedza. Natomiast powiem szczerze, że niestety nie ma tej wiedzy czasami nawet u mechaników. Bo ja rozmawiam często z mechanikami w tamtym roku miałam okazję z 300 i nie wszyscy wiedzą, co to znaczy to W, na przykład 5W-30. Nie wszyscy wiedzą. I myślę, że każda osoba, która będzie znała te podstawy i będzie wiedziała, dlaczego na przykład tworzone są oleje typu 0W8, bo takie mamy. Albo ostatnio, wczoraj byłam w serwisie Iweko i, i panom przyniosłam produkt 0W16 i zaczęła się dyskusja ciekawa. O, pani przyniosła nam wodę. No i, i zaczęliśmy sobie rozmawiać, jeżeli ktoś będzie chciał dociekać, o co chodzi z tą, z tą zaniżaniem tej górnej, danej, no to już jest, to już jest zaangażowany dla mnie. Myślę, że przede wszystkim oczywiście idziemy w kierunku elektromobilności, więc no w mojej branży pojawiają się zupełnie nowe płyny, tak to nazwę, bo to nie są oleje, oleje, samochód elektryczny nie ma oleju silnikowego, tam nie ma po prostu silnika, natomiast są inne płyny i na przykład dobrze wiedzieć, co to są za płyny. Tak jest. No to, to jest też, powiedzmy, część Waszej działki, te płyny przekładniowe, płyny chłodzące, baterie w pojazdach elektrycznych. No i też o elektromobilności e, znajdą się pytania. W bazie pytań z platformy Expertis, która realizuje właśnie konkurs Wyścig Talentów. Cóż ja mogę powiedzieć więcej? Po prostu zachęcam Was do tego, żebyście się zapoznali z tymi pytaniami. To jest otwarta baza pytań, każdy może się zarejestrować i sprawdzić. Nie każdy może jednak wziąć udział w konkursie Wyścig Talentów, bo jest to, jak już wspominaliśmy, przeznaczone, platforma przeznaczona dla uczniów, czy też konkurs jest przeznaczony dla uczniów, ale nie stoi nic na przeszkodzie, żeby każdy sobie, kto chce, sprawdził, jakie pytania tam są, bo, jak już wspomniałem, wielu ekspertów z branży motoryzacyjnej pracowało nad tym, żeby je przygotować. Jest to solidna baza, można się dokształcać przecież w każdym wieku, nie tylko kiedy się kończy szkołę zawodową. Widzę, że czas nas już nagli. Dziękuję Pani, Pani Danuto za przyjęcie zaproszenia do naszego studia i tę ciekawą rozmowę na temat wyścigu talentów. Moim gościem była Danuta Michał z Sokołowska z firmy Petronas. Dziękuję. Jeszcze. Dziękuję. Jeżeli mogę, tylko ze swojej strony serdecznie zachęcam do wzięcia udziału w tym wyścigu. Naprawdę warto inwestować w swoje umiejętności. Tak. A ja jeszcze przypominam, że adres, gdzie możecie znaleźć więcej informacji o tym konkursie, to www.wyścigtalentów.pl. Motofocus i Motofocus TV oczywiście są patronami medialnymi tegoż projektu. Jakże mogłoby być inaczej? Zawsze wspieramy edukację branży motoryzacyjnej. Dziękujemy za dziś, zostańcie z nami wkrótce, kolejne filmy z naszego formatu, zostawcie jakąś subskrypcję, łapkę, najlepiej w górę i wtedy na pewno spotkamy się ponownie. Do zobaczenia.